Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek, kolejną sesję Zagrajmy w JackX Combat Racing na PlayStation 4, ale ogólnie gra wyszła na PS2, tylko jest to emulacja na konsoli PS4. No i dobra, dzisiaj zabieramy się za ostatni już cup w zasadzie, czyli Yellow Eco Cup, gdzie tutaj mamy All Classes. I oczywiście standardowo pewnie będzie tutaj znowu 60 medali do zdobycia, albo medalowych punktów, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek brzmi to tłumaczenie. No i co, zaczniemy sobie od poziomu Mountain Top Highways Islands. I jak możemy też zauważyć, zaczynamy sobie od Circuit Race, tak więc no myślę, że bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, jak tutaj sobie stoi nasze autko. Ja bym sobie je delikatnie jeszcze przetuningował, tak przynajmniej mi się wydaje, że byłoby całkiem w porządku. I sobie upgrade'ował na maksa tego gearboxa, żeby już po prostu mieć to z bańki. No i mamy tu wszystko na maksa zrobione, elegancko. Dobra, no to skoro mamy na maksa, to możemy sobie teraz już jechać w wyścig. Ogólnie mam parę ciekawych tematów przyszykowanych na ten odcinek. Znaczy na tą oto sesję. Tak więc myślę, że z głowy nie będę musiał nic wymyślać, a nawet jak wymyślę, to myślę, że nawet mi szybciej, że tak powiem, przyjdzie coś wymyśleć. Ogólnie to planowałem dzisiaj robić live'a. Planowałem, bo dzisiaj niedziela jest. Ale jak wiecie, na Instagramie, jeżeli ktoś z was śledzi moje konto na Instagramie, serdecznie ogólnie zapraszam zawsze pod koniec każdej serii i na live'ach staram się reklamować swój Instagram YouTube'owy. To dałem wam relację, że pomimo, że dzisiaj się trochę lepiej czuję, to jednak nie zdecydowałem się na robienie livestreama, bo po prostu stwierdziłem, że no, jestem po lekach, a człowiek po lekach, jak wiecie, jest bardzo często otumaniony i bardzo często jest po prostu zmulony. Tak więc no, stwierdziłem, że jednak nie będę robił livestreama, bo... No bo nie, no bo nie chcę potem mieć akcji, że przykładowo dla beki, hehe, jak to kiedyś miało miejsce, jak pracowałem w firmie na M 4 lata temu, ponad, że dosłownie zasnę na jakimś live'ie, no nie? Po prostu wolę tego uniknąć precedensu i dlatego dzisiaj live'a nie robię. A chcę troszeczkę z Jackiem pocisnąć, bo z Jackiem jest to tyle problem taki, że no fajnie byłoby go skończyć, no nie? I powiem wam tak całkowicie szczerze, tak bez jakiegokolwiek tutaj, no nie wiem, śmieszkowania i bez czegokolwiek. Ja nie uważam, że JackX jest jakąś gównianą produkcją, bo gierka jako taka ma potencjał. Ale co mnie w tej gierce irytuje i ja wiem, że już o tym niejednokrotnie gadałem, to jest właśnie to, czyli powtarzalność. Jakby... Okej, okay, kumam. Czemu w ogóle nie mogę ten użyć power upa? Lol, czemu tak? Mam tutaj dwie ten. Co, mi się coś zjebało z padem? Ej, no co, o co tu chodzi, bo teraz nie kumam za bardzo. Czekajcie, postaram się zdobyć power upa i... Chyba, że to jest wyścig na zasadzie, że nie mogę użyć w ogóle power-upów. No to trochę lipa byłaby wtedy. Ale nie, no w ogóle żadnego power-upa nie mogę użyć. LOL? Ale to jest dziwne. No mam nadzieję, że mi się pad nie zepsuł, bo normalnie mogę tutaj używać pad, mogę normalnie turbo używać. Patrzeć się do tyłu też mogę, trójkątem. No tylko power-upów użyć nie mogę, o co tu chodzi? Ale to jest dziwne, bez kitu. Dobra, nieważne. Zobaczymy się teraz po cięciu, dlatego że... No wy już widzieliście pierwsze okrążenie. Tak więc... Zobaczymy się za chwilę, po prostu. Tak więc cięcie i widzimy się za niedługo. Dobra, jestem z wami z powrotem. Jak widzicie... Trochę mi zeszło mi trochę to cięcie.
ponieważ planowałem na drugie okrążenie wrócić. No ale stwierdziłem, że tak czy siak już widzieliśmy te plansze 500 tysięcy razy, więc czemu by nie? Po prostu już wrócę do was, jak będzie koniec. Blitz, we need to talk. We analyzed Jack's car after it was sabotaged. The explosives used were the same type as those that killed your father. I don't know what you're talking about. Don't you get it? The very same people that want us dead also killed your father. So the syndicate killed my old man. I'm not surprised. He was arrogant and cocky anyway. These are very bad people. If you know anything... What I know is that the ratings this season are through the roof, and it's only going to get better as the season comes to a close. So that's it. That's all you care about. It's all I've got. Now, if you don't mind, I have a swarm of cameras waiting. No i jesteśmy po cutscence, gdzie to Blitz tak jakby siedział striggerowany, nawet nie wiadomo na co. Oni się tam co jedynie dopytywali odnośnie jego ojca, ale on nie chciał zbyt wiele szczegółów zdradzać, tak więc no... Tak jakby... No nie wiem, niewiele się dowiedzieliśmy z tej cutscenki, bo mówię, tak jakby wywalić te cutscenki z gry, no to nic by się tak naprawdę nie wydarzyło, tak szczerze. Dobra, mamy Death Race. Okej, jedziemy z Coxem, tu nam powinno pójść bezproblemowo. Mam nadzieję, że tu już normalnie będzie działał pad. Że to był po prostu taki jednorazowy wyścig. Ta, to był tylko jednorazowy wyścig, gdzie nie mogłem w ogóle power-upów używać. Na szczęście teraz działa wszystko, tak więc... Elegancko, elegancko. I po raz kolejny mamy trasę, którą już widzieliśmy 500 tysięcy razy. 100-500 tysięcy razy. Ale dobra, nie chcę jeszcze cięcia robić, ponieważ to będzie wtedy odcinek, kurde, półgodzinny. A jednak coś tam z tego gameplayu chcę wam mimo co pokazać, mimo że to się już, kurde, powtarza któryś raz z rzędu. Tak więc wiem, o czym możemy sobie porozmawiać. Otóż dzisiaj, w niedzielę, kiedy to nagrywam, czyli 12 grudnia 2021, wow. Ogólnie to dzisiaj opublikowałem shot z live'a, gdzie to właśnie omawiałem Sonica 2 Szybki jak Błyskawica oraz Sonica Front Race. Front Race? Coś takiego, kurwa, nie potrafię tej nazwy nigdy dobrze wypowiedzieć. Tak więc przepraszam, jeżeli kogoś tym striggeruję, ale wracając, jest to gierka, którą mega się jaram i szczerze powiedziawszy nie mogę się doczekać publikacji Sonica Frontiers. I powiem wam tak, jeżeli będę miał wystarczająco dużo pieniążków odłożonych, to gierkę będę preorderował i to bez dwóch zdań i od razu sobie na PS4 ogramy. Co prawda Sonica Colors sobie nie preorderowałem, bo początkowo miałem takie plany, ale potem moje plany się nieco zmieniły, ponieważ wyszły wydatki. Tak więc mojego Sonica Colors mam od Zakolaka pożyczonego, bo mamy połączone konta, w sensie tam, że ja od czasu do czasu mogę coś od niego pożyczyć i on coś tam ode mnie, jak coś go zainteresuje. Ale no tak szczerze... Ale no tak szczerze to mówię. Jestem po prostu tego... No chciałbym to bardzo spreorderować. Chciałbym to spreorderować. Nie wiem... Zagrać sobie w tę gierkę, zrobić nawet pełnoprawny let's play, a może nawet livestream. Chociaż z tym to zobaczymy, no prędzej pewnie bym zrobił let's play teraz, ale... Wszystko jest możliwe, nawet i live jest prędzej chyba możliwe nawet. W sensie, że live byłby jako pierwszy, a potem byłby let's play, o to chciałem powiedzieć. Się trochę zakręciłem, jak gówno w betoniarce. No i mamy goldzika, elegancko, kurde. Dobrze jest. Dobrze idzie. Na razie idzie superowo i mam nadzieję, że tak pozostanie przez dzisiejszą całą sesję, a nie będzie tak, że kurde będę miał non-stop jakieś nieszczęście, tak jak to ostatnimi czasy bywało. Dobra, teraz mamy Crash City odblokowanej Haven City. Co mamy w Crash City? Seaport Strip. To jest Rush Hour, to jest coś, co już widzieliśmy niejednokrotnie.
Tak więc myślę, że Rush Hour sobie darujemy. Seaport Strip. I tyle, nie? Tak więc ja tu zrobię cięcie i widzimy się po tym, jak przejdę to. No bo tutaj naprawdę nie będę wam tego pokazywał z tego względu, że tę mapę już widzieliśmy 5000 razy. A jedyne, co się zmienia, to mamy teraz tutaj samochody, które na nas wjeżdżają. I musimy się, że tak powiem, ich pozbyć. Tak więc ja robię ZW i widzimy się za niedługo. No i dobra, niestety się nie udało nam zdobyć, kurde, golda, a szkoda. Chociaż ja to bym chyba to powtórzył, tak więc poczekajcie chwilę, zaraz jestem. Jeszcze raz sobie to zrobimy, bo ja wiem, że dam radę, tylko muszę się na tym jeszcze bardziej skupić. Tak więc zaraz jestem, moi drodzy. Patrzcie w ogóle, jakie kombo, nie? Ja pierdzielę, kurde, co tu się odpierdziela? O nie, najgorzej. O Jezus Maria, 60. To już będę miał sporo punktów teraz. No, 181, ładnie. No, i się udało, kurde, goldzik wpadł, elegancko. Kurde, teraz to możemy być z siebie zadowoleni i możemy sobie stąd iść już. Nie trzeba, kurde, tego powtarzać, elegancko. No, tutaj jakiś death race się odblokował. No to też sobie ogarniemy już, żeby nie było. Co tu mamy za death race? A, to jest ta plansza, o Jezus Maria. Znowu to samo, kurde, no serio? Oj, dobra, no niech będzie. Dobra, to w każdym razie, co ja tutaj mogę powiedzieć jeszcze? Generalnie to troszeczkę się cieszę, że już niedługo koniec tej serii. I nie, to nie jest dlatego, że mówię, uważam, że ta gra jest, nie wiem, jakaś gówniana czy coś, że w ogóle, kurde, nie jestem w stanie gierki polecić, bo ja gierkę, szczerze, jestem w stanie jak najbardziej polecić dla takiego zagrania po prostu, żebyście mogli sobie sami wyrobić opinię na temat tej gierki. Bo ogólnie, tak jak już wspominałem wcześniej, soundtrack w tej gierce jest, no, przekozacki. Po prostu, słuchając sobie tych rockowych utworów, to to jest coś zajebistego po prostu. Czuć taki fajny klimat gier wyścigowych, takich, nie wiem, pokroju właśnie Burnout czy coś. Ale, kurczę pieczone, problem z tą grą właśnie jest taki, że ta gra ma dużo powtarzalności, no nie? I to jest główny mój problem co do tej gry. I zanim ktokolwiek powie, ale Pomidor, Crash Team Racing też jest powtarzalny w jakiś sposób, okej, jest w pewien sposób powtarzalny, ale tylko w momencie, kiedy na przykład robicie relikty czasowe, czy tam CTR-y, czy nawet mistrzostwa w Jam Cupach. Natomiast jeżeli chodzi o plansze, no to ja się z tym nie zgodzę po prostu, bo CTR dużo nowych plansz wprowadził, no nie? Jakby każdy świat miał zupełnie inną planszę i nie skupiało się to ciągle na jednym i na tym samym, a w Jacku X niestety problem jest taki, że to wszystko skupia się cały czas na jednym i na tym samym i to jest problem trochę z tą grą. Bo sam pomysł na wyścigówkę z Jackiem to nie jest naprawdę nic złego, ale powtarzalność w tej gierce, no, powoduje, że im dłużej grasz w tę grę, tym większą nudę łapiesz. Ja przynajmniej tak mam i no nie potrafię z tego cały czas czerpać satysfakcji, jeżeli cały czas w grze robimy jedno i to samo. Może to ja jestem dziwny, ale ja mam po prostu coś takiego, że ja nie czuję takiej satysfakcji w momencie, kiedy w grze robimy jedną i tą samą rzecz przez cały czas. O, tutaj wjeżdżamy sobie w nich, elegancko, elegancko. Elegancok, elegancok. No i spoko, mamy, kurde, goldzika kolejnego, zebranego. Więc 15 tysięcy orbów, oh yeah! Będziemy sobie mogli potem subgrade'ować jakieś autko.
12/21, dobra, i co to mamy? Mar Coliseum, Colosseum Mara, Artifact Race, oh yeah! No to chyba robiliśmy już w Colosseum Mara, tak mi się wydaje, Artifact Race, ale mogę się mylić. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale no okej, okay, jeżeli robiliśmy, to można jeszcze raz zrobić. Nie ma problemu z tym. Żeby też nie było, że odcinek będzie za bardzo pocięty, no nie? Chociaż nie, tutaj nie robiliśmy w Colosseum Mara. Nie, przypomniało mi się, tutaj nie robiliśmy Artifact Race'u. Dobra, ja to powtórzę, bo to naprawdę było przegięcie pały, co tu teraz się odpierdoliło. Pyk, 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 pyk. Oh yeah. Teraz jedziemy do następnego. Elegancko. Teraz tutaj. Nie, 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 tutaj jednak nie. Oj, 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 nie, nie, nie. Dobra. Jest dobrze, teraz jest git. Git jest majones, majones. 4. Idzie zajebiście. Pięć. Tu widzę, że ten cały, kurde, robot nas dogania. O kurde, śmieć. Co ty odpierdalasz, śmieciu? Ten cały UR86. Co, on ma już więcej punktów? Jak to? Nie, Ashlyn ma teraz... Co, skąd? Skąd ona ma tyle punktów? Chwilowo teraz my mamy najwięcej. Tak, stwierdziłem, że powtórzę wyścig. A raczej challenge. Bo to wyścigiem ciężko jest nazwać. Bo tam poszło naprawdę tak źle, że nie byłbym w stanie już ich nadgonić w sumie. Dobra, mamy 8. A chyba 10 jest, żeby zdobyć wszystko, nie? Z tego co pamiętam, 10 punktów trzeba było mieć. Albo 10 artefaktów. Tak jest, 10. Elegancko, kurde, żeśmy dali radę. Sieg, Shiv i Ashlyn są ex aequo na jednym miejscu. Cutter i UR86 na samym dole. Bardzo dobrze, to mi się podoba. I też są ex aequo na 5. miejscu, tak więc poszło zajebiście. Myślałem, że jakaś cutscenka się odblokuje. No kurde, tych cutscenek jest coraz mniej w tej gierce, zauważyłem. Nie wiem, czy to dobrze, ale... mogło być gorzej. Waterworks Circuit, to jest chyba wyścig. Ta, Circuit Race, ojoj. A tam na dole co mamy? Freeze Rally, okej, to sobie zrobimy Freeze Rally, chociaż z tego co pamiętam, na tej planszy już robiliśmy Freeze Rally. Tak jest. Tutaj już był Freeze Rally robiony, tak więc ja myślę, że zrobimy tutaj cięcie i po prostu widzimy się za niedługo. Tak sobie to zedytujemy ładnie i będzie picobello. I myk, się udało, kurde. Jednego nam tutaj Freezersa zabrakło, no ale trudno się mówi. Że tak powiem, trzeba żyć dalej z tym. No i lecimy dalej z Koksem. Może jakaś cutscenka? Thank you again, Jack, for your help. We wouldn't be here if it wasn't for you. Rain, about your dead crew and all. Rain, there's something I need to tell you. Hello, race fanatics! We're coming to you live with a breaking story. Yours truly has recovered documents that prove Jack was the cause of Crew's death. What? Jack left him to die in a terrible explosion. How heartless can you get? It wasn't like that. Rain, I had no choice. I told Jack he should fess up. I kept saying... You knew? You all knew, didn't you? Oh, could it get any more delicious? Well, we'll leave you two to work this out. Back to you, Greaser, and a commercial break. Sorry, folks, but that's show business. Who are you? Your father wasn't such a good guy. He killed a lot of people. And you think Mizo's any better? If we lose this championship, the whole city will suffer. Oh, you wouldn't understand. Leave me alone. I'll win without you if I must.
I'm used to taking care of myself. No i tutaj Rain się wkurwiła, że tak powiem, na Jacka, dlatego że dowiedziała się, że Jack jakby stoi za tym, że jej ojciec nie żyje. Ale mimo że Jack tłumaczył jej, że jej ojciec chciał zabić resztę ludzi, no to już nie chciała wierzyć w to i kazała mu się zamknąć i chciała, że tak powiem, zostać sama. Tak więc Jack nie może się, brzydko mówiąc, wpierdalać, bo ona jest urażona, dziewczyna. Tak więc no wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, capture. No to co tutaj będziemy mieli w tym capture? Zobaczmy co to. A, to są precursor orby. Ja pierdziule. Znaczy, tfu, precursor, power cell. Matko bosko. Gdzie jest nasza czerwona baza? Oh yeah! O nie! O nie! Nie, 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 nie! No kurde! Co to miało być? Mam nadzieję, że my Kurde, najgorzej, Blue Team. My musimy mieć tego Power Cella, nie oni. Śmietniki jedne. Co to ma znaczyć? Nie mam 12 punktów, już oni... Nie, 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 oni nie wygrają, nie ma takiej opcji. Wszystko fajnie, tylko szkoda, że mój team nie potrafi, kurde, Power Cella zebrać. Z tego, co ja widzę. Mam z tym jakieś, kurde, potężne problemy. Żeby jebanego Power Cella zebrać. Kurde, no, czemu moje auto jest takie teraz śliskie? Bez kitu, ja nie wiem, czy ja za bardzo stuningowałem, czy o co tutaj chodzi. Bo stuningowałem na maksa dosłownie auto. Kurwa mać. Dobra, jedziemy z koksem, jedziemy z koksem. Kurwa, no jedziemy z koksem do chuja. Szybko, 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 szybko. Woo! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oh yeah! Gdzie jest moja baza? Tam jest moja baza. O nie! Nie, 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 nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Jeszcze musisz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Elegancko. 20 punktów mamy. Najgorzej w sumie, bo oni o 2 punkty nas wyprzedzają. Dobra, jedź. Ziomuś, jedź. Nie! Dobra, jedziesz, 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 jedziesz. Dobra, 31, elegancko, prowadzimy. Dobrze jest. Teraz szybko po Power Cella. Elegancko, teraz nam idzie zajebiście. Ale tym, kurde, śmietnikom niebieskim. No nie, no kurde, serio. Musiało mi się auto ześlizgnąć. Okej, udało się, wygraliśmy. 49 mamy punktów. Oh yeah, i mamy gold medal. Elegancko, proszę państwa. Teraz się udało. 21 na 33. Kurde, ładnie nam idzie. Atoll Arena. Dobra, co to mamy? Atoll Arena. Deathmatch. Okej. Ale to już chyba też robiliśmy, tak mi się wydaje. Tu chyba już są w ogóle mieszanki wszystkiego, co żeśmy robili. Ta, to też już było. Dobra, to tutaj możemy wyedytować. No, przykro mi to mówić, ale tu nawet chyba trzeba wyedytować. Bo nie chcę, żebyście widzieli 500 tysięcy razy to samo. No i elegancko, mamy gold medal, złoty medal, jesteśmy na pierwszym miejscu, Sik jest na drugim, Ashlyn na trzecim i pozostali na czwartym miejscu ex aequo, tak więc idzie zajebiście, naprawdę kurde, dzisiaj to jestem zadowolony z siebie wręcz, muszę przyznać. Naprawdę poszło, idzie nam w zasadzie elegancko, chciałem powiedzieć, że poszło, a tak naprawdę to idzie nam elegancko. Tu będzie wyścig. Crash City, tu nie wiem co to dokładnie będzie.
Rush hour. Dobra, to rush hour możemy zrobić. Nie ma problemu. Co tak zrobimy ponad 30 tych złotych medali i sobie resztę zostawimy na następny raz standardowo. Bo nie ma co, kurde, na siłę przedłużać. Szczególnie, że no mówię, myślę, że następna sesja to już będzie grande finale. Tak przynajmniej mi się wydaje i w końcu zakończymy sobie tę serię. Przyznam, że naprawdę z ulgą skończymy tę serię, bo szczerze wydawało mi się, że Jack X trochę inną grą będzie. A się okazało niestety, że Jack X jest troszeczkę nudnawą i powtarzalną gierką. Tak więc no, niestety, ale moja opinia o tej gierce zmieniła się, że jest takim totalnym średniaczkiem gierka. No ale no trudno się mówi, no. Trzeba niestety z tym żyć. Mamy tutaj właśnie Crash City w nocy, jak widzimy zresztą. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj, kurde, goldzika zdobyć. Bardzo bym się cieszył, gdyby się udało. Bardzo byłbym uradowany tą jakże wspaniałą informacją. A chyba powinno być git, no szczególnie, że teraz już drugie okrążenie mamy, tak więc dostajemy trochę więcej punktów za te niebieskie i zielone wozy. Powinna być gitara. Chociaż nie powiem, tym wozem za bardzo się ślizgam przez to, że on jest na maksa stringowany. Więc ja chyba wziąłbym inny pojazd, tak więc poczekaj ta chwilę. Hey, buddy, this is a city rush hour event, which means there will be plenty of traffic on the track and lots of opportunities to mix it up. Stay sharp. O, tym sobie pojedziemy. Zobaczymy, jak tym nam pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie w porządku. Ale dobra, ja tutaj myślę, że póki co będę się chwilowo żegnał z wami. Tak więc za dwu, widzimy się za niedługo. No i elegancko, udało nam się zdobyć golda, więc jest dobrze, jest git. Co prawda zrobiłem to troszeczkę jeszcze innym autem. Wziąłem bodajże boomera, dlatego że stwierdziłem, że będzie troszeczkę łatwiej, jak wezmę boomera, dlatego że nie jest on jakimś takim za szybkim autem. I jak zwykle, no po prostu miałem rację, no w tym momencie, no nie? Dobra, co tutaj mamy? Co tam jeszcze nam zostało? Tu wyścigi zostały. Dead Drone, co to jest? Turbo Dash. Okej. To wezmę teraz jedno z szybszych aut. No, czyli Javelin X. A, i mamy to, kurde, z Power Cellami. Okej, dobra. Tak więc to już też schemat znamy na pamięć. Ale dobra, może sobie tutaj chwilę zostanę z wami, przynajmniej żeby też nie było tak, że to będzie, kurde, bardzo pocięty materiał. Chociaż no mówię, nie mam za bardzo nic ciekawego tutaj do powiedzenia, bo to już robiliśmy na tej samej planszy. I wydaje mi się, że nic nowego nie wniosę z tym komentarzem. W każdym razie póki co cieszę się, że mamy ten challenge. Bo to jest jeden z takich lightowszych challenge, nie licząc Rush Hour czy tego drugiego, gdzie tam trzeba było te wozy niszczyć, te żółte i niebieskie. Przepraszam, nie żółte i niebieskie, tylko te same żółte. Tak więc no. No póki co mamy najwięcej punktów. Może to się oczywiście zmienić za niedługo. No właśnie, już lider ma 7 punktów, czyli UR86 ma najwięcej. O Jezu, dobra, trzeba będzie powtarzać. Najgorzej. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, mamy już 12 punktów. A ostatnia
postać, która, nie wiem, jest tuż za nami, ma punktów 8, tak więc troszeczkę będzie miała do nadrobienia. Ale na szczęście tutaj za niedługo zaczynamy drugie okrążenie, tak więc punktów będzie dwa razy więcej. Więc elegancko. No teraz mi próbują uprzykrzyć życie, ale na szczęście im się nie uda, bo cały czas próbują we mnie namierzać. Ale jednak się im nie udało, tak więc no. 27, 23, 17. O, Ashin, kurde, jest tuż za nami. Ładnie. No to kurde, nieźle, kurde. Co niezła, Ashin. Dobra, 30 na 42. I tutaj już zostały nam wyścigi. Dobra. To na dzisiaj to tyle będzie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam oczywiście na socjale, linki są pozostawione w opisie oraz nowe osoby do subskrypcji kanału. Po więcej, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka X i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.